bardzo się cieszę, że Was widzę, Państwo, w takiej dużej liczbie i zaangażowanych. Bo dla profesora nie ma piękniejszej nagrody, jak właśnie zaangażowanie jego studentów. I takie twórcze, piękne. Ja się bardzo cieszę. Szanowni Państwo, trzecie nadzwyczajne zgromadzenie ogólne synodu biskupów wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. Rzeczywiście jest szczególnym synodem. Nie tylko dlatego, że to trzecie jest nadzwyczajny synod, ale chociażby nawet i w przygotowaniu tego synodu i w jego synodalności. Mianowicie, że tak bardzo mocno została w czasie tego synodu podkreślona kolegialność Kościoła. Wprowadzeniem do konferencji, bo odnosi się do znaczenia historyczno-eklezjalnego synodu. Pozwoliłem sobie przejrzeć na temat synodów różne publikacje i jakby przybliżyć Państwu, jak to miało się rzecz z synodami. Wracając do tematu mojej krótkiej wypowiedzi, przygotowanie Kościoła do synodu, papieska ankieta. Myślę, że Kościół oczywiście, jak do każdego synodu, tak i do tego również przygotował się w sposób dobry, wręcz bardzo dobry, natomiast sama kwestia papieskiej ankiety wskazuje tylko na innowacyjność i otwartość na problemy, które są przecież tak bardzo bliskie chyba każdemu z nas. Ojcowie synodu dostrzegają zarówno radości, jak i trudności współczesnych rodzin. Analizują, w jaki sposób te zjawiska mogą być wyzwaniem dla Kościoła. To, że istnieją dwie płcie, mężczyzna i kobieta, to jest oczywiste w Biblii, oczywiste w nauczaniu Kościoła. W dzisiejszym świecie niekoniecznie. Kiedy patrzymy na katechezę Jana Pawła II, no to tam kwestia, że jest mężczyzna i kobieta i koniec, to jest taka oczywistość, że nawet się nie podejmuje żadnej polemiki, żadnego uzasadnienia. Ojcowie wybrani na synodzie podjęli trudny temat duszpasterstwa Kościoła w ówczesnym świecie. Ogromną sztuką jest prawdziwe i skuteczne dotarcie z dobrą nowiną i zaszczepienie im potomnych, tak aby słowo to wydało należyty owoc. Współczesny Kościół musi się zmierzyć z dość trudną rzeczywistością, często wpływającą destrukcyjnie na dzieci. W wyniku tych okoliczności według ojców synodu należy postawić na postęp i nową ewangelizację. W medialnym przekazie kwestia dopuszczenia do komunii osób żyjących w kolejnym związku została ukazana jako kwestia najważniejsza, która będzie poruszana podczas synodu. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ już sam dokument przygotowawczy obrad październikowy poruszył znacznie więcej problemów związanych z małżeństwem i rodziną. Celem synodu była refleksja na temat rodziny. Dziś to pojęcie nie jest jednoznaczne i budzi wiele problemów. Dobrze, że takie tematy są podejmowane, bo nie o to chodzi, aby tylko potwierdzać to, co jest oczywistością, ale by na takie zagadnienia trudno odpowiadać. Rodzina niepojmowana jednoznacznie wymaga dookreślenia. Jako, że Kościół jest dla wszystkich i skierowany jest to zaproszenie do Kościoła, to zbawienia dla wszystkich, ale nie oznacza to, że wszystkie poglądy są w Kościele dopuszczane. Też my, słuchając się w głos Ojca Świętego, ojców synodalnych, powinniśmy przede wszystkim dawać odważne świadectwo wiary trwania we wspólnotach małżeńskich i rodzinnych. Jest jedna nagroda, życie wieczne. Warto być wiernym jednej żonie, jednemu mężowi. Obrady synodu nie było, możemy powiedzieć, że nie były obradami o doktrynie, lecz o praktyce duszpasterskiej. I to jest dla nas bardzo ważne, dla duszpasterzy, dla wspólnot, które się angażują. Słowo klucz to towarzyszenie, czyli bycie aktywnym w tej formacji rodzin, być aktywnym przy rodzinach. Synod przede wszystkim miał umocnić małżeństwa sakramentalne, ich rodziny. To był główny cel synodu, który często umykał w różnym szumie medialnym. I kolejna rzecz to troska i wrażliwość na dramaty małżeńskie i rodziny oraz prowadzenie różnych osób, o których też już była mowa. To moje wystąpienie będzie takim fleszem informacji. Już o fleszach mówimy i dlatego też postaram się w miarę krótko i konkretnie.
Ja dokonałam takiego przeglądu, bazując właściwie w takich dwóch formułach. Pierwsze informacje to są informacje, które zostały przekazane w Kościół Niedzielnym przed synodem, mniej więcej od czerwca do synodu i później po synodzie i w trakcie jego trwania. Kolejny tytuł, czyli Newsweek. Artykuł Nie dam się wykryć z Kościoła. Nie wiem, czy znana Państwu pani Halina Bortnowska. Ogłasza wielkie rozczarowanie synodem, Kościół traci kontakt ze światem. Widać, że bardzo lobbuje pewne środowiska. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za włożony wysiłek w przygotowaniu tych referatów i chęć podzielenia się z nimi i wzajemnego uczenia się. To myślę jest ważne wydarzenie dla nas, dla specjalizacji, dla naszych katedry. Za to z mojej strony chcę serdecznie podziękować.